Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus nauczając Rzeszę mówił Szczęście się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowsze dostaną wyrok. Potem usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, Pan Jezus usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum rzucał drobne pieniądze do skarbony. To usłyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii. Bystrymi oczami widział, kto ile wrzuca, a po ubraniu mógł ocenić status społeczny także swych darczyńców. Już samo to było istotną informacją. Dla zarządzających świątynią, ważna była ilość pieniędzy skarbonie na koniec dnia. Nie musiało ich interesować, czy datki były proporcjonalne do możliwości pielgrzymów. Dla pana Jezusa liczyło się to, co w sercach, dlatego swoim wzrokiem przenikał duszę i widział najważniejsze. Na ile hojni byli ofiarodawcy? Hojność uważamy za cechę pozytywną, czasem jednak sprowadzając ją do pojęcia i do uznania, że ktoś ma i mówimy to tak pospolicie, że ma gest. To jeszcze bardzo mało. Można przecież być bardzo szczodrym po to, aby zyskać uznanie w oczach własnych, w oczach innych, czy wreszcie. Samego Boga. Taka postawa nie musi oznaczać hipokryzji, ale to jeszcze nie jest miłość, której oczekuje od nas Bóg. Hojność wdowy z dzisiejszej Ewangelii była czymś więcej. Nie kierowała nią potrzeba uznania ze strony innych. Była przyzwyczajona, że nikt nie zwraca na nią uwagi. Nie wiedziała, że przygląda się jej też baczny. Obserwator, który widzi wszystko, może więcej niż ona sama. Owszem, mogą nią powodować poczucie własnej godności. Oto ja przyczyniam się do dobra wspólnego, do utrzymania świętego miejsca. Jak smutna i w gruncie rzeczy poniżająca jest postawa przeciwna. Tak patrząc na nasze życie. Często możemy to sformułować w tej postawie, mówiąc: Wszystko mi się należy od państwa, od rodziny, od szkoły, od kościoła. Ja nie mam żadnych zobowiązań. Być może ktoś, widząc tę scenę, doradziłby wdowie. Daruj sobie tę jałmużnę i zjedz skromny posiłek. Twój grosz jest bez znaczenia z punktu widzenia budżetu świątyni. Inni się martwią o jej utrzymanie. Niestety. Dziś wiele osób dodałoby, że świątynia jest niepotrzebna. Wdowda jednak myśli inaczej i jest szczęśliwa, że może coś poświęcić Bogu i bliźnim. Czy oczekiwała nagrody ze strony samego Boga? Tak. Dobro, które czynimy, zbliża nas do Niego i to jest dla nas niewątpliwy zysk. Ostatecznie pragnąc Jego bliskości w tym świecie. Zmierzamy ku życiu wiecznemu. Nie może to jednak oznaczać podejścia takiego handlowego, które można sformułować w takim zdaniu: Ja tobie grosz, ty mi życie wieczne. Miliard też nie wystarczy, bo miłości nie można kupić. Ze słów Pana Jezusa wynika jednak, że w działaniu wdowy jest autentyczna miłość. Chce dać Panu Bogu wszystko, całą siebie, nie oczekując nic w zamian. I ofiara materialna wyraża postawę jej duszy, adoruje Boga i równocześnie całkowicie mu się zawierza, oddając wszystko, co miała na utrzymanie. Tym samym żyje pełnią swego człowieczeństwa. Hojność w praktyce nie oznacza, że oddam cały swój majątek na remont choćby mojego kościoła. Szczególnie jeśli mam inne zobowiązania wobec bliźni, które są zobowiązaniami wobec Boga. Wystarczy, że pamiętam, iż materialne potrzeby wspólnoty Kościoła, a w szczególności zadbanie o godność kultu Bożego, to również mój obowiązek i osobiście zależy mi na jego wypełnianiu. Wyznanie polega na tym, aby każda chwila mego życia była adoracją Boga. Okazji jest mnóstwo. Kiedy rezygnuję z rozrywki, aby poświęcić czas na modlitwę choćby. Kiedy poświęcam czas rodzinie, choć najchętniej zamknąłbym się w pokoju i oglądał serial na tablecie. Gdy, występuję, gdy postępuję uczciwie, nawet jeśli się to materialnie nie opłaca, wtedy również naśladuję ubogą wdowę. Myślę, że ta uboga wdowa jest dla nas dzisiaj po raz kolejny dobrym przykładem do zadbania nie tylko o swoją duszę, ale także o świątynię, na którą składamy niejednokrotnie nasze datki. W naszej parafii może nie ma takiego problemu. Jesteśmy hojni w miarę możliwości, ale czasami w rozmowach. Z moimi przyjaciółmi, z młodymi ludźmi doświadczam takiej sytuacji, w której gdzieś człowiek wstrzymuje się, albo jest nawet zły, mówiąc o tym, dlaczego mam składać ofiarę. Dlaczego mam tę ofiarę składać, choćby z racji przyjętych sakramentów, czy też w ogóle dlaczego się zbiera ofiary. Myślę, że wielu ludzi dzisiaj nie rozumie tej istoty, która została tutaj przedstawiona choćby na podstawie ubogiej wdowy, że jako chrześcijanie, jako parafianie jesteśmy zobowiązani do tego, by utrzymać świątynię. Choćby gdy wchodzimy do takiej czy innej świątyni, cieszymy się, że jest ona piękna, że jest to miejsce, w którym możemy spędzić ten czas na modlitwie. I cieszy nas to, że to jest nasza świątynia. Dzisiaj myślę, że potrzeba też młodemu pokoleniu powiedzieć o tym, że oni także mogą się dołączyć do tego i dołożyć swoim wdowym groszem, ale takim prawdziwym, nie takim gdzieś rzucanym jako resztki, ale po prostu z serca, z dobroci, z miłości. Dorzucić się do tego, co jest dobrem wspólnym, w życiu choćby parafialnym. A nie tylko dlatego, że coś wrzucę na parafię, bo już będę miał ślub, to już coś tam dorzucę. Że z racji pogrzebu też coś dorzucę, że na tacę wrzucę to, co mi zbywa. Niech tam mają. Ja często tak się spotykam. Wystarczy dla was. Mają niektórzy taką odwagę powiedzieć. Mówię to tak otwarcie i szczerze, dlatego że wielu ludzi nie rozumie, Jakie są, można powiedzieć, też koszty choćby utrzymania parafii? A w dobie teraz, choćby COVID-u, także jest ta trudność. Cieszymy się, można powiedzieć, z każdego wdowiego grosza, który pozwala na to, żebyśmy mogli choćby teraz tą Mszę Świętą sprawować w sposób godny i normalny. Ale bardzo mnie martwi tak na przyszłość, bo patrzę na ludzi, z którymi się też spotykam i moi tutaj. Księża, którzy sprawują Prześwięto, i wszyscy, że w młodym pokoleniu jest jakieś takie zahamowanie, że nawet choćby z racji ślubu wydaje się ogromne pieniądze na upiększenie tego ślubu w sposób taki zmaterializowany. Stać ludzi na różnego rodzaju uciechy, ja to powiem. Dobrze, niech tak będzie, ale myślę, że przy takiej okazji warto też pomyśleć. Że dobrze by było, żeby został jak jakaś pamiątka po mnie, takiego oddania też od siebie, czegoś z serca na rzecz parafii. To nie chodzi o to, proszę nie zrozumieć, bracia i siostry źle, że potrzeba nam nie wiadomo, jakich zasobów materialnych, ale myślę, że umiejętność podzielenia się też jest dobrą cechą dzisiaj dla współczesnych chrześcijan. Ja tak patrzę na dom rodzinny. Często tak w moim domu było i jest do tej pory, że jeszcze jak żyła moja babcia, to babcia mówiła: Pamiętaj o tym, że trzeba złożyć ofiarę na kościół. Mówiła to do mnie, jeszcze młodego chłopaka, czyli dawała mi, powiemy, na tace. Ale gdy byłem już większy i swojej mamie mówiła: Pamiętaj, idź, złóż. Ofiarę na potrzeby kościoła. I powiem szczerze, że dzisiaj zamieniłem to troszkę na inną formę. Taką formę, że ponieważ mam dostęp do ludzi, którzy zajmują się, można powiedzieć, w różnych zawodach, wykonując nie tyle zawody, ale także produkując, to ofiarowałem kiedyś taką prostą rzecz z ramienia mojego też duszpasterstwa, które mam elektroników, energetyków. Tu przy ołtarzu, gdy mówię do tego mikrofonu, to właśnie w swojej parafii rodzinnej ofiarowałem kiedyś, tak z nienacka powiemy, właśnie kupując mikrofon, czy dwa. Taki drobny gest można powiedzieć na rzecz parafii. Proboż trochę się zdziwił, że taka forma, ale myślę, że dzisiaj jest to nam potrzebne. Bo to też nas uczy, że my czujemy się tutaj odpowiedzialni za parafię, za świątynię. Mamy swój wdowi grosz. Martwię się tylko tym, że właśnie wracam do tego, że młode pokolenie tego bardzo nie rozumie. Może nastawione antagonistycznie dzisiaj do Kościoła, ale to wszystko jest nasze dobro wspólne. Nasza świątynia, jeśli chcemy, żeby pięknie wyglądała, to my też jesteśmy tutaj obecni po to, żeby o nią zadbać. I warto dzisiaj pomyśleć, myślę, że rodzice powinni pomyśleć. Jak wychowują swoje dzieci, żeby one potrafiły się podzielić, albo dać coś, co będzie ich darem serca. Nie coś, tylko dać, żeby uspokoić drugą stronę. No, niech ma. Nie. Myślę, że bardziej to pięknie wygląda, jeśli to jest od nas. A uboga wdowa jest tego przykładem, żebyśmy ją po prostu naśladowali. Dbajmy więc, bracia i siostry o naszą świątynię, o inne świątynie i dbajmy też o to, abyśmy mogli wychować dobrze młode pokolenie. Sami wiecie o co chodzi w tym moim słowie i jak to zrobić. I życzę Wam, żeby się to udało. Amen.